Witam, witam. Czas na ostatni dzień turnieju, a chcę to odbębnić, mieć z głowy. Gram o 5%, z tego względu, że trochę się bawiłem oczywiście w ataku, to widzieliście, udało się wykręcić plus 3000 ataku podbicia. Wiem, że można zrobić więcej, natomiast byłoby to ryzykowne, musiałbym użyć trzygwiazdkowej postaci. Nie wiem, czy by to ustała. Obrony cały czas B. Więc ten Jokahainen nie był aż takim złym pomysłem. Myślę, że mogłem użyć coś innego niż pogromcy. Na przykład obniżenie obrony mogłoby być bardzo ciekawie. Natomiast jestem zadowolony z tego, jak wygląda obrona. Zobaczmy, kto pierwszy. Ok, Gormek. Czyszczenie statusu by się przydało, a nawet dwa. A podbicia mają tylko Rigarda. Dobra, chwila. No dobra, jak już się dzisiaj bawimy, w sensie w tym turnieju, to zagram to zupełnie inaczej. Spróbujmy w ten sposób. Myślę, czy Brynhild zostawić, ale zostawię mimo wszystko. Może być ciekawie. Dzisiaj bez kawy. Dobra, fiolety. Niestety diamentu nie złożę z nich, ale będzie czwórka zielona. Ok, całkiem nieźle. I on powinien zginąć od niebieskich. Pięknie. Dobra. Mamy kontrę. Wywalmy. No właśnie, czy ja chcę ją wywalać? Nie, bo się oczyszczę. I teraz pytanie, kogo chcę blokować? Chyba zablokuję Rigarda. Chociaż znowu jest taka plansza, że nic się nie klei. W sensie w tym momencie, ale może coś podejdzie zaraz. Fiolet od dołu? Nie. Niby tak, ale... Okej, są niebieskie gitara. Jest diament, więc uda się znów niebieskich załadować przed specami. I chyba dam im uderzyć i wtedy się oczyszczę. Możliwe, że zginą na kontrze. Dobra, uderzę i będę mógł się oczyścić jeszcze raz. Ok, oczyszczenie statusu, super. Pięknie. Porobione. I walka numer 2. Boryl. A tu by się przydała dezaktywacja. Czyszczenie też by się mogło przydać. No właśnie, bo możliwe, że będę się musiał czyścić i z kolena, i z obniżonej obrony. Tak jak mówię, jak się bawić, to się bawić. Ptolemeusz jest w stanie też oczyścić. Wow. No dzięki. Tylko teraz, ile ja potrzebuję tu złożyć? Czy wejdzie mi diament, czy nie wejdzie? Dobra, zróbmy na razie tak. Ej, no. Dobra, to nie było to, co chciałem. Okej, jest diament. Tylko, że moja dezaktywacja jest fioletowa. Dobra, powinienem nie używać teraz Jasia. Nie, no wypada go użyć, ale to będzie zgon jasiowy. Ugh.
Dzięki, że Jasiu przeżył. Jeden zielony odpala mi Brynhild. Ale przydałoby się fiolety składać. Ale chyba pójdę po ten zielony. Okej, okay, całkiem nieźle to wyszło. I teraz tak, żeby Lixiu jeszcze nie odpaliła. Idealnie jakby zielone podeszły. Pięknie. Teraz tylko pytanie, czy Lixiu zrobi opór? A, trzeba by to zrobić. Zaraz, to jest Lixiu Costume, czyli łotrzyk. Dobra, zróbmy tak. Tiburtus zginie. Jasia poświęcę. Albo jeszcze nie. Okej. Nie będzie podbić, czyli nie będą mieli leczenia. Jedyne co, to dezaktywują część u mnie. To zróbmy tak. Niestety Jasiu się teraz nie leczy, ale uda się znowu Lixiu blokować. I w ten sposób chyba już nie odpali w tej walce. Dobra, Ptolemeusz, lecz. Czy znowu wejdzie pasywka? Pięknie. Kurczę, on ma 60%. Przy tej średniej manie ta pasywka naprawdę bardzo często wchodzi. Porobione. I walka numer 3. Czy będzie znowu Ferrant albo Kalo? Nie, znowu Colen. No dobra. I teraz tak. Przydałaby się dezaktywacja lub blokowanie podbić. Na sobie mogę mieć czyszczenie. Protek też by się przydał. W teorii to mógłbym grać tą samą drużyną. Albo wziąć tą drużynę z Azmią. Nie, zostawię zielonych. Mimo wszystko, chociaż przed chwilą była idealna zielona plansza, przypuszczam, że teraz taka nie będzie. Mam trzech medyków, to jest dosyć dziwne. Ale Ptolemeusz jest w stanie zablokować statusy, więc Colen nie powinien mnie wtedy palić. I dodatkowo coś jeszcze. A, może oczyścić z pasywki. Spróbujmy. Przypuszczam, że... Okej. Przypuszczam, że muszę cofnąć to, co chciałem powiedzieć. Czyli, że plansza jest nawet spoko. Ale mam tak, 7... zielonych, a potrzebuję 8. Dobra, zacznę tak, chociaż był inny ruch jeszcze na zielone. Liczyłem, że coś tu dostanę. Okej, okay, jest diament. Ok. 4, 5, 6, 7. O jeden klocek za mało. To zróbmy na razie tak. Niech wejdzie jeden zielony jeszcze. Jest. Ale skasujmy najpierw jemu manę. Dobra, już bez kaskad. Okej,
Okej, wygląda to całkiem nieźle. A czemu ty? Aha, jakiś opór był. Git. Jakoś dziwnie mi się gra na dwa kolory, ale póki co wygląda to nieźle. Git. Trochę ruchu, żeby coś się załadowało. Nic nie chciało, ale pyknie. Porobione. I walka numer 4. Okej. Protek. Jedyne podbicie u kła. Mają dwóch dezaktywatorów. No dobra, zagram sobie jeszcze inaczej. No dobra, spróbujmy tak, bo czemu nie? Niestety jest to dosyć wolna drużyna, ale zobaczymy. Niebieski start, zacny. A dobra, zacznę od tego diamentu. Tylko mogę go zrobić na dwa sposoby. Dobra, zrobię przez środek. Ok, git. Ej, zabrakło jednego. Ach, liczyłem, że kieł już zginie. Ale spoko, dezaktywujemy ich. Dobra, co potrzebuję bardziej? Czy zielone, czy... Ryzyko, bo może się odrodzić. Nie odrodził się git. Ach. Ona mi może zdjąć protka. Lixiu jest prawie gotowa. Git. Dobra, i będzie ścięcie many, więc do końca mi się nie opłaca ruszać fioletów. Ruszę je w następnej rundzie.
Git. Aj. A mogła zginąć. Porobione. Nawet z trzygwiazdkowym. I walka numer 5. Dobra, trochę brakuje. O, ciekawa drużyna. Jak Wukong walnie na podbiciach, to będzie nieciekawie. 890 ataku, nieźle. Też fajny. Jest na mojej liście do zrobienia, ale jakoś nie mam okazji. No dobra, jak mówiłem, jak się bawić, to się bawić. Kolejna trzygwiazdkowa postać, więc od razu dajcie łapkę w górę. Nie biorę dezaktywacji, biorę blokowanie. Mogę zginąć na kontrze. Mogę przegrać to na milion sposobów, ale mogę też wygrać. Niezłe oddziały. Kurde, zabraknie jednego żółtego. Rigar to czyści. Dobra, chcę to sprytnie zrobić. Ale sprytnie chyba nie zdążę. Więc muszę, tak? Okej, udało się go jeszcze nie załadować. Kaskada, kaskada żółta. Git. Och, nieźle. Dobra, i teraz kogo blokujemy? Komu nie damy many? Nie mam nic w kolorze do puszczenia. To zróbmy tak. Nie wiem, czy nie bardziej bym nie chciał dostać kontry. Dobra, zrobię tak. Tak. Bertulf stoi na skraju. Czy on wytrzyma jeszcze jeden cios? Nie wiem. Bonus jest na ile? 4 tury. To już teraz cię odpalam. Dobra, ty giniesz. Ty prawie. No, ja wiem, że tu mam combo. Ale wtedy on uleczy. Żółte się nie załadują, ale może podejdzie fiolet. Nie. Czyli był lepszy ruch. I niestety teraz jestem zbyt daleko od niego. Bo tu mogłem zrobić wcześniej fiolety. Teraz potrzebuję zielonych. Ryzykuję. Bo muszę to grać trochę na czas teraz. Dobra, ty i tak się spalisz.
A, źle to zrobiłem. Okej, weźcie to, przeżyjcie jeszcze. Jaja. Dobra, nie mogę dostać leczenia. To będzie ciekawe. Dobra, łapa w górę za tą walkę. Porobione. Także kolejny dzień zabawy. Mam nadzieję, że się podobało. Także bezpieczne 5%. Dajcie znać, jak wam poszło. Trzymajcie się. Do zobaczenia.